Więc mam dzisiaj poselstwo, które od jakiegoś czasu za mną chodzi. Chcę dzisiaj trochę się nad nim pochylić. Wiecie, ja odkąd pamiętam po moim nowym narodzeniu, bardzo mocno w sercu mam wpływ. Jestem człowiekiem tak ukierunkowanym, mi zależy na tym, żeby Ewangelia Chrystusowa była głoszona, żeby ludzie rodzili się na nowo. Ja całym sobą gdzieś to o tym rozmyślam, tak jestem ukierunkowany, tak jestem skoncentrowany. I mam świadomość, że żeby być skutecznym, to trzeba znać przeciwnika, trzeba wiedzieć, w jakich czasach żyjemy, jaka jest charakterystyka ludzi. I tak sobie czytałem, jakiś czas temu modliłem się o słowo z 2 Tymoteusza 3:1-4. Paweł mówi do Tymoteusza tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga i tak dalej, i tak dalej. Też nie chcę się fokusować teraz na całym tym wersecie i znaczeniu każdego z tych słów. Czy ono zostało w pełnym zakresie przetłumaczone, czy nie zostało w pełnym zakresie. Natomiast w związku z tym, że takim jestem człowiekiem i tak jestem ukierunkowany, to ja się często modlę w ten sposób. Ja chcę poznawać i dotykać głębi, chociażby co charakteryzuje ludzi. I kiedy tak sobie rozmyślałem o tym, w którymś momencie skoncentrowałem się na tej części bez serca. I trochę zostałem poszerzony w tym temacie i w rozumieniu. Zazwyczaj to było tak, że myślałem, że no, ludzie nie uwalniają miłości, nie poruszają się gdzieś tam w tej miłości. Tak, dosyć wąsko to klasyfikowałem. Ale tamtego dnia jakby zrozumiałem, że to słowo jest dużo szersze. Dotknąłem jakiejś kolejnej części też serca Boga czy rozumienia Boga, że to są też ludzie robiący coś bez zaangażowania. To są też ludzie robiący coś bez pasji, bez namiętności. Robiący po prostu, wiecie, od tak. Czyli robiący byle jak. I właśnie o byle jakości i generalnie o zaniedbywaniu jako, powiedzmy, zmorze dzisiejszych czasów chcę dzisiaj do was mówić to poselstwo. Ja się przysłuchuję ludziom. Ludzie na przykład mówią tak: muszę iść jutro do roboty. Muszę coś tam jutro zrobić, bo jakiś tam dyżur mój wypada. Bardzo często słychać, że ktoś coś musi odbębnić. Jest w jakimś systemie, jest w jakimś schemacie i coś musi zrobić. I nie mówię to teraz tylko i wyłącznie z punktu widzenia życia codziennego. Tak samo jest czynności wykonywanych w ramach, powiedzmy to, służby, chociaż całe nasze życie jest służbą i wiemy o tym doskonale. Na przykład, o, jest piątek, ewangelizacja, dobrze, pójdę sobie poewangelizuję. Będzie uwielbienie, to sobie tam pójdę sobie tam, pouwielbiam sobie tam, sobie coś tam, porobię sobie coś. Jest ogromna różnica w nastawieniu: pójdę sobie tam, poewangelizuję, a pójdę z mocą szerzyć Królestwo Boże i ratować ludzi. Jest ogromna różnica. Pójdę sobie tam, coś porobię. Bo jest tam, pouwielbiam sobie, tam mnie podchwycą mnie dźwięki. A będę z całego serca, z całej duszy swojej, z całej siły swojej uwielbiał Pana mojego. Jest tu różnica w tych rzeczach. Wiecie, Rzymian 14:23, znamy to doskonale. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, jest błędem. Jeśli
nie jesteś przekonany do tego, co robisz. Tak? A to robisz, to grzeszysz. I nieważne, co robisz. Nieważne, co robisz. Czy w twoim mniemaniu robisz świętą rzecz. Robisz to, bo tak ci ktoś kazał. Gdybym nie wierzył w słowa, które mówię do was teraz, gdybym nie był co do nich przekonany, to jak grzeszę. Nawet jakbym, nie wiem, jaką mądrość powiedział. Chcę, żebyśmy to rozumieli. W ogóle a propos przekonania, a propos ukierunkowania też. Bardzo ważne jest nasze nastawienie do tego, co robimy. Czy robimy coś, wiecie, bezmyślnie, tak bezrefleksyjnie, bo tak trzeba. Tak, takie rzeczy, one, wiecie, zawsze w robieniu czegoś jest ta strona zewnętrzna i wewnętrzna. Jak coś zrobisz, to jest to pragmatyczne, to komuś coś usłuży, ale chodzi mi o ciebie w tym wszystkim. O ciebie, o tą stronę wewnętrzną. Dlaczego ty to coś robisz? Jaką ty masz refleksję? Jakie ty masz przekonanie? Jaką ty masz wiarę w to, co ty robisz? Czy to jest po prostu puszczony jakiś schemat? Czy robisz coś jakkolwiek? Bez dbałości o jakość. Po prostu zrobię. Poewangelizuję sobie. Takie modne słowo. Albo wręcz marnie. Odwalę jakąś pańszczyznę. Do roboty jutro pójdę. O, niedziela. Skończyło się teraz spotkanie. Idę do domu. I jutro do roboty muszę iść. Później się dziwi, czapa w życiu. Czapa. Lęk przed poniedziałkiem u wierzących ludzi. Bo się tydzień zaczyna. Dobrze, ale to tytułem wstępu. Chcę iść dalej. Jeremiasza 2,5. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością, za byle jakością i zmarnieli. Że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością, byle jakością i zmarnieli. Stali się byle jacy. I połączę to z 5 Mojżeszową 32,18. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś. Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. To jest prorocza informacja o dziele Jezusa i naszym nowym narodzeniu. Zobaczcie, z byle jakością. Jak sobie weźmiecie ten temat, dokładnie pooglądacie. Z byle jakością zmaga się człowiek, który oddalił się od Boga. Na poziomie przeżywalności, na poziomie swojej duszy, który nie jest blisko. Ów człowiek nie znajduje poczucia bezpieczeństwa, tak? Bo z nim nie przebywa. I zobaczcie, konsekwencją oddalenia się, jeszcze raz powiem Jeremiasza, oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. Konsekwencją oddalenia się od Boga, nie przeżywania Go, nie rozważania, nie zanurzania się w jego prawdach, tak? Jest właśnie pójście w byle jakość i finalnie stanie się byle jakim. Nikt z nas, przyjaciele, nie został stworzony jako byle jaki i nikt nie został powołany do byle jakości. Nikt z nas. Nikt z nas. Ludzie się porównują, patrzą, kto, to co dzisiaj już też padało wielokrotnie, kto co ma przez pryzmat gdzieś tam poczucia braku. Ja tego nie mam, tego mi brakuje. Ale nikt z nas nie został stworzony jako byle jaki. W ogóle wiecie, my zostaliśmy stworzeni jako istoty duchowe. Jako istoty duchowe, bo ludzie mi często mówią, wiesz, ale ja nie mam takich predyspozycji, ja się nie urodziłem w takich warunkach, ja nie mam tego, czy nie mam tego. Jesteś odrodzonym duchem, możesz wszystko. Ale patrzysz na tą część naturalną. Patrzysz na okoliczności. Możesz dużo więcej, niż twoja głowa jest w stanie dzisiaj ogarnąć. Pierwsza Królewska 18:18. To jest rozmowa Eliasza z Achabem. I tutaj Eliasz mówi jak Bóg. A on odpowiedział, Eliasz, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela. Nie ja.
lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a poszedłeś za Baalami. Tak mówi Eliasz do Achaba. Tak mówi Bóg. Nie ja. Nie ja jestem winien tego wszystkiego. Na co narzekasz, na co się wylewasz, o co masz pretensje. Nie ja. Bo ja jestem dobry. Nie ja. Lecz ty zaniedbałeś przykazania Pana i poszedłeś za Baalami. Człowiek, który zaczyna zaniedbywać, wiecie, relacje z Bogiem, zaczyna tworzyć w swoim systemie wartości innych bogów i zaczyna sadzać ich na tronie. Nieważne, jak to nazywa, wiecie. Człowiek, oczywiście, żaden chrześcijanin tego wprost nie powie, ale tak jest. Tak jest, tak się zaczyna dziać. Jeszcze Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Komu jesteś posłuszny, ten jest twoim Panem. Kogo słuchasz? Co pielęgnujesz, co czcisz, na tym stajesz. Ten jest realnym Panem. Bo panowanie jest przez nasze posłuszeństwo. Jak innie może Jezus panować w naszym życiu, czy ktokolwiek inien? Jak? Przez to, że jesteśmy Mu posłuszni. I tak powiedziałem, nieważne, co człowiek będzie mówił, że ja wierzę w Jezusa, tak. Jak wierzysz w Jezusa, to znasz Jego prawdy, żyjesz Jego prawdami i jesteś Im posłuszny. I teraz zobaczcie, wrócę do tego przykładu, a propos człowieka, który nie przeżywa swojego nowego narodzenia. Nie przeżywa jego istoty. Nie przeżywa jego znaczenia. To często jest tak spłycane. Tego dnia tam ktoś głosił Ewangelię, tak, no i tam ten usłyszałem, no i narodziłem się na nowo. I wszystko wiem o nowym narodzeniu. Wszystko wiem. Nie wiem, ile razy w swoim życiu użyłem broni nowego narodzenia. Wiele razy w trudnych sytuacjach. Jestem nowy. Nie jestem z tego świata. Nie jestem stary Michał Korgol i przypadłości, które on miał. Nie ma tego we mnie. Nie mam z tym nic wspólnego. Ale teraz zobaczcie, człowiek, który nie rozważa tego, a doświadcza trudnych okoliczności. Życie mu się przydarzyło, tak? Jak to mówimy. Przestaje być wdzięczny. Bo on widzi się w tych okolicznościach. Widzi siebie w tym problemie, w tej trudnej sytuacji. Boże, gdzie jesteś? Miało być tak cudownie. A mówili mi tam na tej ulicy, że takie fajne to życie z Jezusem. A ja w łeb dostałem. Z prawej, z lewej. Sierpowy hak. O co chodzi? O co chodzi? A twoje nowe narodzenie w tym miejscu jest kwestia, żeby na tym stanąć w ogóle. Ale zobacz, ale jak człowiek przestaje być wdzięczny, to się dzieje dalej. Zaczyna się frustrować. Zaczyna się bać. I zaczyna narzekać. I płynie dalej. I teraz to też dzisiaj już padało. Co się dzieje w sercu takiego człowieka? Zaczyna być rozczarowany Bogiem. Jestem rozczarowany. Na szkole wiary mówili, że wymiana krzyżowa jest, że tam. A ja mam problemy finansowe. A ja mam to czy to. Gdzie ten Bóg? Gdzie ten Bóg? I teraz są bardzo różne skrętki. To są też inni bogowie, o których tam było mówione. Inni bogowie, za którymi człowiek idzie wtedy. Jeden pójdzie... Ja masę takich ludzi już widziałem i poznałem. Jeden pójdzie w humanizm, w moralność, w dobro. Inny, w ogóle nie wiem, skręci gdzieś tam, na intelekcie będzie tylko bazował teraz. Na Bogu się zawiodę, to głowa mi została. Głowa. Mam rozum, Bóg mi dał rozum teraz, to już rozumem będę całą rzeczywistość moim intelektem
będę postrzegał, tak? Inny gdzieś tam działa, wiecie, na swoich naturalnych predyspozycjach. W tym, czy miał poczucie bezpieczeństwa, zanim się narodził na nowo. To, co mu gdzieś tam wychodziło, nie? Tak. Inny bazuje też tylko na czym widzi. Tylko teraz, zobaczcie, nieważne, jak to się rozgałęzi, nieważne, w którą to stronę pójdzie, problem był na początku. Nieprzeżywanie nowego narodzenia. Wiecie, to jest często tak, ale to taka błahostka jest. No weź. Tyle lat jesteśmy nawróceni. Ty mówisz o nowym narodzeniu. Tak, ja mówię o nowym narodzeniu tutaj teraz. Ja mówię o nowym narodzeniu. Bo ja się nie utożsamiam z pewnymi problemami, które występują na tej ziemi. Ja się nie utożsamiam z pewnymi okolicznościami. Ja w ogóle, to one nie są moje. One się nie są w stanie przebić. Bo ja siebie postrzegam jako istotę nowonarodzoną. Ja sobie badam, ja sobie rozmyślam. Ja jestem wdzięczny. Jak o tym myślę, to te wielkie rzeczy, które gdzieś tam się niby dzieje wokół i przez które wszyscy się boją, one w ogóle nawet nie są w stanie mnie posmyrać. Nie są w stanie jakoś tak spowodować, że nie wiem, że ja się zacznę martwić. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Chociażby właśnie dlatego, że przeżywam swoje nowe narodzenie. Nie zatrzymałem się na etapie nowego narodzenia, ale go nie zgubiłem. Nie zgubiłem go. Wiesz, to jest ważne. Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty przez to, że zaniedbałeś przykazania Pana, a poszedłeś za Balami. Znaczy, człowiek, który zaniedbuje taką prawdę, na przykład, że 2000 lat temu Jezus wziął na siebie wszelką chorobę. On to zaniedbuje. Czyli co? Najpierw przestaje ją postrzegać w ogóle jaką prawdę, a potem w ogóle przestaje w nią wierzyć. I co? I zaczyna wierzyć w rzecz przeciwną. Zaczyna chodzić w systemie jakiegoś kłamstwa. A wierząc w kłamstwo, wracając do tego, co mówiłem w Liście do Rzymian, tak, zaczyna być prowadzonym przez ojca kłamstwa. Przyjmując kłamliwą informację, już jest na pasku ojca kłamstwa. Może sobie pokrzyczeć, Jezus, 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 Jezus. Ale jego głowa cała jest wypełniona kłamliwymi informacjami. Teraz, wiecie, tak się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie robią coś w swoim życiu na odwal się. Chodzi o to, że prawda nie ma dla nich wcale takiej dużej wartości. A wiecie, dlaczego nie ma takiej dużej wartości? Bo nie są z nią blisko. Bo nie jest tak indywidualnie aż tak ważna. Nie jest aż tak ważna. Nie zanurzają się w niej. Nie zanurzają się w niej i jej nie przeżywają. A jak jej nie przeżywają, to też się nie przeglądają w niej. Przeglądacie się regularnie w poszczególnych prawdach Bożych? Zakładam, że to było potwierdzenie na tak. Co mówi słowo? Rzymian 14:6-8. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli dla Pana żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. My to wiemy. To nie są żadne nowe informacje. Tylko czy my tym żyjemy? Czy żyjemy tym, co Paweł dalej mówi w Kolosan 3:23? Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, nie dla ludzi. Cokolwiek czynicie. Dla kogo pracujesz w swoim sercu? Dla kogo? Na poziomie twojego serca. Dla kogo gotujesz obiad? Dla kogo sprzątasz? Gdzie wędrują twoje myśli? Gdzie twoje serce?
Tak jak doświadczasz Boga w swoim życiu, tak jak Go przeżywasz, z takim zaangażowaniem i jakością wykonujesz swoje zadania w życiu. Tak jak Go przeżywasz, tak się angażujesz. To są zasady. Jeśli człowiek będzie przesiąknięty wdzięcznością, miłością, tak, to będzie z niego biło. To będzie widać. Przecież on się nie będzie zastanawiał generalnie tak naprawdę. Nie będzie celebrował robienia zupy. To nie o to chodzi. Ale każdy, kto będzie przy nim, jak on robi tą zupę, będzie pobłogosławiony. Każdy. Ale jak nie jest wdzięczny, no to wiecie, jak jest. Frustracja. Znowu te gary. Te gary. Niech się nażrą. Niech się nażrą i już do mnie nie przyłażą. A pozwolę mu więcej. A co? Byle jak. Odbiję sobie swoje życiowe frustracje, tak? No tak, ale wiecie, to jest... Człowiek staje się wtedy zgorzkniały, wpada w rutynę i schematy tak naprawdę, a jednocześnie irytuje się w swoim życiu z powodu i spadku motywacji i namaszczenia. Irytuje się. Z drugiej strony, wiecie, ludzie się często zastanawiają, znaczy widzą skutek, a nie zastanawiają się nad przyczyną. Na przykład ktoś mówi, o, ten wiesz, ten to nie, bo tak, o, to jest taki B, bo on się nie angażuje w pracę. Powiem ci, dlaczego się nie angażuje w pracę, bo nie jest blisko z Bogiem. Nie jest blisko, w ogóle nie przeżywa. Nie przeżywa. I ma na wszystko wywalone. Jest pogubiony generalnie i to jest jeden ze znaków, tak. Jak mu trzeba pomóc? Trzeba usiąść z nim i go ukierunkować odpowiednio. Może nawet w tyłek wlać, jak trzeba na początek. O, na przykład ludzie mówią tak. Ja kocham Boga, ale wiesz co? Ta praca mnie nie kręci, dlatego ja ją olewam. Ile razy ja to słyszałem w ogóle. Nie kręci mnie ta praca. No ja Boga kocham, ale ja to czekam na taką pracę od Boga. Czyli przyjdzie Bóg z zewnątrz, nie wewnątrz. Przyjdzie Bóg z zewnątrz i da mi pracę jakąś, a tą olewam. Tą olewam, wiesz, bo to nie taka od Boga. To są z reguły te osoby, które, wiecie, oni... Mają takie wybrane nauczania. Oni uwielbiają te o odpocznieniu w Panu, te wyrywkowe takie, te o tym. O tym, że w czasach Salomona to żaden Izraelita nie pracował, każdy zarządzał. To od razu to idzie za tym, nie? Ja nie pracuję, ja kocham Pana, ale ja tu, wiesz, olewam to. Ja czekam, jak ja będę zarządzał, tak. To tak się zadzieje, ja będę zarządzał, nie? Ja często mówię, tak, mówię, to zbuduj to, mówię. Zbuduj potęgę Salomona, a nie się zasłaniasz Panem. Nie? Ale wiecie, o co chodzi? To jest, jak słyszę taki tekst, to jest od razu kłamiesz duszo. Mówię, usprawiedliwiasz się w ogóle. Olewasz tą pracę, bo olewasz Boga. Jak ty możesz powiedzieć, ja czekam na Boga od Pana, co to jest za robota? Co to jest za robota? Co to w ogóle jest? Nie rozumiesz jeszcze nic. Bo kiedy będziesz blisko, kiedy będziesz przeżywać, kiedy będziesz się zanurzać, kiedy będziesz sobie w ogóle rozważać wiele rzeczy, to żadna praca nie będzie dla ciebie problemem. Żadna. Żadna nie będzie dla ciebie ujmą. Od 11 lat, odkąd się narodziłem na nowo, żadna praca nie jest dla mnie ujmą. W każdą angażuję się na maksa i mam świadków na to, chociażby moją żonę, która może wam to potwierdzić. Angażuję się na maksa. Jak się czegoś podejmuję, to jestem w tym całym sobą. Dla Pana. Przypowieści Salomona 18:9. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. No tak, słuchajcie, no nie czytamy słowa wybiórczo, no nie wybieramy sobie generalnie rzeczy, które nam pasują, a które nie pasują. Teraz o odpocznieniu porozmawiajmy. Teraz nie.
Teraz rozmawiamy o tym, żeby nie być bratem szkodnika, tak? Albo inna rzecz. 1 Koryntian 15:58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. I to jest fajny moment w rozmowie z takimi ludźmi. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. No właśnie. Jak to będzie, wiesz, praca dla Pana, to ja będę pełen zapału. A tą robotę to ja olewam. Mówię, ty, ale ty wszystko, co masz robić jak dla Pana. Wszystko. Pełen zapału. Pełen zapału. Dla kogo pracujesz? Z kim ty żyjesz? Co cię pewne rzeczy obchodzą w ogóle? Ludzie tam wylewają się o swoim szefie. Kto ci płaci? Pierwsze pytanie. Kto ci płaci w pracy? Kto przelewa ci kasę? Jak wierzysz? Kto? No? No właśnie. Kochani. Trzeba sobie odpowiedzieć szczerze na to pytanie. I ten wywód o tym szefie takim czy takim nagle chyba się trochę tak zmieni, co? Chyba, że na swojego prawdziwego Pana chcesz ponarzekać trochę, co? Źle ci płaci, kurczę. Gdzie indziej ta wajcha jest przełożona? Gdzie indziej, na co inne zwraca się uwagę? Wiecie, a to w ogóle nie chodzi o to tylko, że mamy być zaangażowani. Bo jest napisane też, że mamy się w ogóle z wszystkiego radować. Z wszystkiego się mamy radować. Nie? Radujesz się? Nie wiem. Stajesz mniejszą wypłatę niż planowałeś i la la la, I love you, Jahwe, la 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 la, tak? Nie, no słuchajcie, to poważnie, bo to każdy z nas się w życiu z tym zderza, bo okoliczność gdzieś napiera. Jak reagujesz? Co jest większe? Co jest większe? Jak większe będzie to wszystko, to będziemy się zanurzali w byle jakości. To pójdziemy za jakąś formą marności. To wszystko będzie ciężar, obowiązek. Doszedłem w środę na modlitwę, weź te 250 kilo, zrzuć w ogóle mi z pleców. Nie? A możemy inaczej, bo to wszystko chodzi o tu, tu, tu. Jak my się do tego nastawiamy? Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwie. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Dawid już nas nauczał. Paweł, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. To trzeba zjeść. Miałeś wszystkiego dosyć kiedyś? Taką sytuację na przykład. Wziąłeś teraz to słowo, zjadłeś się. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, zawsze się radujcie. I teraz nie czytaj na akord, tylko stań na tym. Przebiję się przez to. Przerobię to. Zmienię swoją głowę. Nie będę patrzył z takiej perspektywy. Będę się radował. Będę. Jeszcze jest jedna rzecz, która jest ważna tutaj, żeby wszyscy też ją dobrze zrozumieli. Jeśli jesteś częścią jakiejś struktury, jakiegoś zespołu, i to jest też zasada biblijna, to twoja niedbałość uderza nie tylko w ciebie. Uderza we wszystkich. Uderza w całą strukturę. Jeden z przykładów wam podam, masę słowa na to. Zdrasza 4:23. Baczcie też, aby nie popełnić w tym jakiegoś niedbalstwa, aby nie powstała większa szkoda na niekorzyść królów. Każde niedbalstwo ma wpływ na cały zespół, na całą strukturę. Dlatego nie podejmuj się rzeczy, jak masz je robić byle jak. Nie podejmuj się. To, co powiedziałem na początku. Wszystko, co robisz bez przekonania, jest grzechem. Bądź przekonany do tego, co robisz. Jeremiasza 48:10. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Przeklęty. Rozwój człowieka jest wstrzymany, nie rozwija się prawidłowo. Kto wykonuje niedbale. Pójdę se poewangelizuję, pójdę se pośpiewam, pójdę se robić, wpadnę. Jestem wolnym strzelcem, jestem w ogóle. Achwę ze mną, jestem wolnym strzelcem, co to porobię. Czyli se to porobię, to se tam to porobię, se porobię tam, se porobię. Czyli to porobię, albo nie porobię teraz. Taką zmieniłem zdanie, Pan mnie oświecił, nie? To już teraz nie porobię, pół zrobiłem, już resztę nie porobię, nie trzeba. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Sobie kopałem w tym. Słowo niedbale
oznacza też zdradliwie. I teraz zobacz. Kiedy jesteś niedbały w powierzonych ci obowiązkach, to jesteś zdrajcą tego, kto ci je powierzył. I to już jest mocne, przyjaciele. I to już jest mocne. Bo przykład z góry idzie taki, że Bóg się angażował w pełni. I jak On coś powierza, a ty to przyjmujesz i to olewasz, to go zdradzasz. Kiedy człowiek daje ci zadanie, bo teraz mówimy tak, to jest takie, wiecie, na linii Bóg, to się czasami wydaje takie enigmatyczne. Ktoś ci powierza zadanie. On ci ufa, że ty je wykonasz. Oczywiście, stosownie do twojego rozwoju. Ale z zaangażowanym sercem. Z przekonaniem. A nie pańszczyznę odwalę. Bo jak tak robisz, to go zdradzasz. Zdradzasz tego człowieka, którego mówisz, że kochasz. Kocham go, ale dał mi takie zadanie, że w ogóle... Och, toch. Powiem wam teraz moje świadectwo z niedawnego czasu takich rozważań. Nie chcę robić niczego niedbale. Mój grafik wygląda tak, że mam pełną świadomość, że dobrze bym 4 pełne etaty obsadził. Był jakiś taki czas, że kilka miesięcy temu zwróciło się do mnie kilka osób w sprawie liderowania, ale takich osób, których i ja, i one wiedziałem, że chodzi o takie oczekiwanie codziennej opieki. Wymiany pieluchy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te osoby już dawno nie powinny być w fazie pieluchowania. Już wiele przerobiły, no ale przyszły, żebym był liderem. A ja tak chodzę, modlę się, mówię, Boże, pracuję co najmniej na jeden etat zawodowo. Co najmniej, gdyby to liczyć, ale to tak bardzo intensywnie. Myślę, że w praktyce to więcej. Założyliśmy kościół, prowadzimy w Białymstoku. Jestem zaangażowany w kościół w Warszawie. Mam relacje z ludźmi, z którymi jestem. Jakby angażuję się w ten czas, jestem. Jestem przy tym mężem, jestem przy tym ojcem. Dbam o czas oddzielenia, który jest w ogóle podstawą w tym wszystkim. Mówię, raz nie mam do tego serca, do takiej formy niańczenia. Dwa, nie mam na to przestrzeni. I teraz było piękne. A Duch Święty pokazuje mi Ola Adameczek. Ola mało mówi. Oli nie znacie. Ale coś wam powiem. Jakiś czas temu Ola podeszła do Julity i powiedziała, że chce być przy nas. Że chce być przy naszym życiu. Ola, o czym większość z was pewnie nie wie, bo Ola nie chwali się, tylko po prostu działa. Ola pracuje często w tygodniu po 12 godzin po to, żeby mieć wolne piątki. Jeździ z nami regularnie na każdy wyjazd do Białegostoku. Jeździ sama. Sama organizuje sobie dzień wolny. Jeśli mamy ewangelizację o 18, to ona wyjeżdża z Radomia o godzinie 10, bo tyle mniej więcej zajmuje wyprawa z przesiadkami, wszelkimi pociągami. Dojeżdża, jest zawsze na miejscu. Zawsze ma wynajęty hotel, zawsze jest na czas. Sama za wszystko płaci, sama jest wtedy, kiedy mówimy, że coś robimy, żeby była. Nigdy nie słyszałem jakiegokolwiek słowa narzekania. Nigdy nie mówiłem, jak zagęściliśmy wyjazdy w grudniu, gdzie byliśmy co tydzień, że to jest dla niej, wiecie, że to jest dla niej problem. Odeszły dwie osoby z pracy, to pracowała jeszcze więcej, bo powiedziała szefowi, bo piątki mam wolne. I wiecie, ja zacząłem
Mało tego, przecież podeszła któregoś dnia do Julity i mówi, że chce z nami pojechać do Kenii. Że będzie robić wszystko. Może pomagać, może sprzątać, może wszystko robić. Zbierała kasę i jedzie za swoje pieniądze, bo chce być. I wiecie, i cała ta historia pokazała mi, że ja wtedy zacząłem to patrzeć i takie przyszło do mnie ocknienie zasady duchowej w uczniostwie. Pójdź za mną. Mnie to mega uwolniło. Bo jakoś tak się dałem, wiecie, bo to tak czasami jest, że osoby, które najmniej chcą zmian i najmniej chcą uczniostwa i regularnie zmieniają liderów i przychodzą, żeby im tyłek tylko podcierać, lenie śmierdzące, bo takie osoby są i trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to one chcą, o, ty się powinieneś dostosować do mnie. Zejdź teraz tutaj robić. Pójdź za mną. W piątek, sobotę jestem w Białymstoku o 18:00. Popatrz, jak żyję, co robię, dostosuj się, dojedź. Ile było takich osób, które mówiły, o, jadę z wami do Białegostoku, nie? Będę tam z wami, będzie, okej, piątek 18, nie przyjedziesz po mnie? Nie. I nie było. Nie dojechał. Nie dojechał. Zresztą nigdzie nie dojechał, bo go nie widzę. Bo fajny event, tu cię wam podłączę, zrobię. Chcesz? Jedź. Jedź. Spotkamy się na miejscu. Spotkamy się na miejscu. Dla mnie to, wiecie, było uwalniające. Dzisiaj jest w ogóle za radością, jakby z takim, wiecie, spotkaniem. Jak się człowiek spotka z prawdą, nie? To w ogóle raz, że przychodzi taka lekkość, nie? Prawda was wyswobodzi, nie? Mówię, pójdź za mną, bracie czy siostro. Pójdź za mną. Bądź przy mnie. Tam, gdzie ja, tam ty. Tak będziemy sobie żyć. I chcę podać wam trochę takich przykładów. Byle jakości w praktyce, którą widzę, którą chciałbym poruszyć, chciałbym, żebyście sobie o tym pomyśleli, poprzeglądali się, tak? Pierwsza to jest byle jakość w myśli, w myślach, byle jakość w głowie. Ludzie wierzący myślą, że mogę sobie pomyśleć na przykład o tym, bo mam teraz taki nacisk z takich okoliczności, bo teraz wszystko się wokół tego kręci, to ja mogę sobie o tym pomyśleć. Ale co mówi słowo? Filipian 4,8. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, poczcie, już nie rozwijam tego z warszawskiej Biblii, czytam, jak to zostało przetłumaczone, chociaż to nie oddaje pełni. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I teraz ja mówię, weź dwie rzeczy chociażby na początek. Co jest prawdziwe i co jest sprawiedliwe. Czy to jest prawda, czy to jest zgodne w ogóle z krzyżem i ze zmartwychwstaniem w ogóle i z twoim nowym narodzeniem. Weź te dwie rzeczy i jak papierek lakmusowy przykładaj do każdej myśli twojej, która przyjdzie ci do głowy. Przyłóż to. I weź, zrób sobie taki czek. Taki czek. Jest? Nie ma. Jest? Nie ma. Przecież większość rzeczy, to wiecie, my przeżywamy w naszych głowach. Większość rzeczy to są to, że my nie zarządzamy myślami. Od myśli się zaczyna. Od kłamliwej myśli przychodzi diabeł, czegokolwiek. To wszystko jest ta przede wszystkim furtka. Człowiek zaczyna to rozważać. Bo myśli, że jest usprawiedliwiony ciężkimi okolicznościami. Dlaczego myślisz o ciężkich okolicznościach? Wróć, bo nie przeżywasz nowego narodzenia chociażby. I to się wszystko zazębia, co wam powiedziałem. Nie żyjesz tym. Okoliczności to okoliczności. Coś się zmieniło. W zmartwychwstaniu Jezusa, w wymianie krzyżowej, w twoim nowym narodzeniu coś się zmieniło, bo się okoliczności jakieś tam pogorszyły? Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. W twojej głowie się zmieniło. Dlaczego? Pozwoliłeś na to. Zapomniałeś zrobić czek. Prawdziwe i sprawiedliwe. Mówię, od tego zacząć. Każdy człowiek, który przejdzie przez te dwie rzeczy, może się tam później dalej koncentrować, ale czy prawdziwe, czy sprawiedliwe? Jakby wiele rzeczy wyglądało inaczej. Trzeba sprawdzać, czy myśli nie są myślami, wiecie, kłamliwymi, na te myśli, które masz w głowie. Czy nie są lękowe myśli, nie? No skąd te myśli lękowe? Jeśli myślisz o tym, co prawdziwe i co sprawiedliwe, to skąd myśl lękowa? Skąd? Jak to możliwe? Gdzie jest lęk zawarty w prawdzie czy w sprawiedliwości naszej? Gdzie on jest? Tylko teraz trzeba, pomimo tego, że ciało by ponarzekało, że dusza się czuje niekomfortowo, to trzeba w to walnąć.
Trzeba walnąć w to. Trzeba się na coś zdecydować. Coś trzeba wybrać. Inny przykład. Byle jakość w zarządzaniu. Ja to tylko rzucę, słuchajcie. To porozważajcie, bo to można by było zrobić cały cykl, chociażby o samej głowie i o myślach. Ja chcę dzisiaj bardziej rzucić jako kierunkowe informacje. Byle jakość w zarządzaniu. Na podstawie Ewangelii Łukasza 16:2. Skoro powołani zostaliśmy na wiernych szafarzy, czyli na zarządców, a wszyscy zostaliśmy powołani, tak, to musimy być świadomi, że każdy z nas zda sprawę ze swojego szafarstwa. Każdy z nas zda sprawę. Pewnie nikt z nas nie ma pełnego objawienia, jak będzie to wyglądało przed Trybunałem Chrystusowym, ale staniemy w takim miejscu, że zdamy z tego sprawę, jak zarządzaliśmy. I teraz czym? Wymienię trzy podstawowe rzeczy. Jak zarządzasz swoim czasem? W ogóle pytanie fundamentalne. Czy ty zarządzasz twoim czasem, czy czas zarządza tobą? Bo to bardzo często jest w ogóle odwrócone, nie? Czy zarządzasz? A teraz jeśli zarządzasz, tak? Czy masz plan na każdy dzień? Czy możesz to udowodnić? Na każdy dzień masz konkretny plan. Czy masz plany krótkoterminowe i długoterminowe? Czy ty wiesz, co ty chcesz? Czy zarządzasz tym? Czy czekasz, co może przynieść nowy dzień? Albo można tak żyć. Co mi przyniesie ten dzień? A możesz ty zdecydować, co on przyniesie. I możesz zdecydować, w co ty zainwestujesz ten czas. Dalej, jak zarządzasz swoimi pieniędzmi? Czy masz plany finansowe w zakresie przychodów i kosztów? Czy masz plany finansowe? W życiu osobistym, w inwestycjach, do których się podejmujesz, w biznesie, do którego chcesz robić, czy masz plany? Czy masz? Ja wiele razy z ludźmi o tym rozmawiam, w ogóle wiecie, to już robiliśmy warsztaty różnego rodzaju wcześniej. Tak, czy masz budżet? Nie starcza mi, nie starcza. Policzyłeś? Policzyłeś w ogóle, jakie masz przychody? Wiesz, ile możesz wydawać? Policzyłeś? Tak, zacznijmy od tego. Czy to taki, wiecie, elementarz. Ale po co? Po co to robić? Po co? Zarządzam pieniędzmi, zarządzam. Mi się przypomina często, to Peter Daniel się nazywał ten człowiek, tak? Przyjechał, wiecie, to jest, bo tak jest. Jak przyjeżdża człowiek do jakiegoś kościoła, czy nawet do jakiegoś kraju, który ma kupę pieniędzy, nieważne, ile razy upadał generalnie, ile razy wdrażał w ogóle zasady, ile razy musiał wierzyć i wychodzić z tego, ale ludzie mówią, o, jest ta otoczka, temu się udało, jest ten sukces. Bo generalnie Kościół jest słaby, więc też jakby ubóstwa takich ludzi. No i on ich tam, już w szczegółach tego nie pamiętam, ale tych, co chcieli tam przełomów finansowych czy czegoś, zaprosił w ogóle na środek i oni stali, i zadał im pytanie. O ile ty pieniędzy wierzysz? A ten, o dużo, o wszystkie, On mówi, wy nic nie wiecie. Nic nie wiecie. W ogóle tu ani wiary nie ma, ani nic. Nie? Kiedyś, ja uważam też, że Duch Święty ma poczucie humoru. Myślę, że człowiek, który mówi, że wierzy o dużo pieniędzy, mógłby się zdziwić na przykład, bo któregoś dnia mogłaby mu rzeczywiście spaść z nieba karteczka z napisem dużo pieniędzy. Tylko nic by z nią nie zrobił. Bo to jest nieprecyzyjne. Bo nie ma planu. Dlaczego to jest nieprecyzyjne? Bo nie mam planu. Ja widzę, jak czasami rozmawiasz z człowiekiem, mówię, to ile potrzebujesz? I on się właśnie zorientował, że on nie ma planu, to teraz szybko tworzy. Mówię, nie żyjesz tym. Nie żyjesz tym. Mówię, to powiedz mi, teraz mi wytłumacz jedną rzecz. To jak ty wierzysz? O co ty wierzysz? O dużo pieniędzy? To ci kartka spadnie z napisem dużo pieniędzy. Jak zarządzasz tym? Jaki masz plan? Dalej, jak zarządzasz swoimi talentami i darami? Jak tym zarządzasz? Wiecie, bo to już też Ewa o tym mówiła, ale i Artur też mówił a propos Einsteina. No on tak miał, że mu się coś przelewało. Czy on na to zasłużył? Nie, on to dostał. Miał pewne talenty i pewne dary. I teraz ludzie się często koncentrują na tym, że budują swoją wartość, bo ja mam tak. Ja też mam pewne dary. Ja też mam pewne talenty. Przebywanie z Bogiem prowadzi mnie do tego, że coraz więcej o sobie wiem.
Bo przede wszystkim Bóg mówi o mnie, do mnie, więc moja osoba staje się coraz bardziej wyraźna dla mnie. I ja jestem bardzo świadomy tego, co ja mam. Tylko że teraz przychodzi taka refleksja, że to nie o to chodzi teraz. Ja jestem Michał Korgol jestem. Wiesz, ja mam to i to, a ty co, gówniarzu? Ty nie masz tego, nie? To w ogóle nie to. Ja to dostałem. Ja to mam. Ale wiecie, za co odpowiadam? Za to, jak tym zarządzę. Co ja z tym zrobię? To, co mówiła Ewa. Czy ja tym obrócę? Czy ja obrócę tym? Za to będę odpowiadał. Ja nie będę odpowiadał za to, co ja miałem. Bo to nie ja sobie to dałem. Ale za to, co ja z tym zrobiłem, to ja odpowiem. Czy ja wygenerowałem z tego zysk? I wszędzie ta matematyka, wszędzie ta ekonomia. No tak, to tak jest. Tak jest. Tak jest. Jest czas, kiedy człowiek tam sobie dojrzewa, jest malutki, on się tym cieszy, w ogóle Bóg o mnie nie zapomniał, generalnie mi też coś dał, nie tylko im, fajnie, to tak podnosi, to buduje, i to jest dobre, i to taki czas, on musi być, nikt przez to się chyba, nie słyszałem, żeby ktokolwiek nie przechodził tego odcinka życia, tak? To jest okej. Ale już, gdzie stajemy się dorośli, to musimy być świadomi, że mamy tym zarządzić. O Boże, wiesz, znalazłem ten mój talent i go tak zakopałem, żeby mi go nie ukradli. Go tak zakopałem. A twój zysk? Jaki zysk, Panie? Jaki zysk? Daj żyć. Byle jakoś w małżeństwach. Artur się modlił dzisiaj o małżeństwo, to nie będę się nad tym może wiele rozwodził, ale słuchajcie, ale to też chodzi o to, tak? Bo można przeknąć demony, ale później wszystkie małżeństwa wracają do domu. Czy to małżeństwo jest ważne, jeśli się w ogóle na nie zdecydowałeś, jeśli w tym jesteś, tak? Czy ono jest ważne? Wiecie, czy jest tam Chrystusowość w ogóle, czy można przejrzeć w tym? Czy nie ma? Ja też się musiałem w tym rozwinąć. Mieliśmy różne fazy w starym życiu. A musiałem dojrzeć w rozumieniu. Musiałem przestać się przede wszystkim bać. Bo wiele zachowań, które się dzieją w małżeństwach, są związane z lękiem danej osoby. Przy powieści Salomona 31:10-12 to jedna z wielu informacji o zdrowych zależnościach w małżeństwie. Dzielna kobieta, trudną taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, a po wszystkie dni swojego życia, tak? Zależności małżeńskie, święte zależności. No dobra, ale pójdę dalej. Byle jakoś w seksie. Tak. Byle jakoś w seksie. Kochani. Rzymian 13:7. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. A ja dodam do siebie. Komu orgazm, temu orgazm. Nie ja orgazm wymyśliłem, kochani. To Bóg wymyślił. Orgazm nie należy do strefy świata, jak to niektórzy, jak religia tak mówi, że... Tak. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie właśnie o to chodzi. Ale wiecie, to jest jedna rzecz, która się też w moim życiu rozwinęła po nawróceniu. Ja jestem, generalnie jestem, wiecie, zdrowym facetem. Mam swoje potrzeby też. I to jest normalne. Ale pojąłem taką prostą rzecz na tej płaszczyźnie. Kiedyś się nad nią rozmawiałem. A dzisiaj to w pewnym sensie nawet potraktujcie to jako świadectwo. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Weź w to wejdź w sferze seksualnej w swoim małżeństwie. Stań na tym. To zobaczysz, w co wejdziesz. Nie będę zdradzał czego. Stań na tym. Naprawdę. To są bardzo
ważne rzeczy, tak? Zanurz się w to, żeby dawać. Pokochaj to, a zobaczysz czego doświadczysz. Byle jakoś w finansach. Mówiłem o zarządzaniu, ale chodzi generalnie o byle jakoś w finansach. Wiecie, o takie podejście do finansów. Ja tu przytoczę tylko 5 Mojżeszowa 5:18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. I to jest stare przymierze. Hebrajczyków mówi, że masz lepsze przymierze oparte na lepszych obietnicach. Więc to masz na pewno. Ale Ty masz jeszcze krzyż, tak? Tylko teraz, czy człowiek na tym staje? Czy mu się chce? Czy mu się chce tak ukierunkować? Czy mu się chce tak wierzyć? Czy on powie, nie mam takiego pochodzenia z domu, ani nie mam takich predyspozycji. W szkole nigdy mnie tam to generalnie nie kręciło. Generalnie nie. Nie. To jest byle jakość. Bo prawda jest taka, że Twój Pan dał Ci siłę do zdobywania bogactwa. Nawet sam się stał ubogi, abyś Ty został ubogacony wszelkimi Jego błogosławieństwami. Tak, kochani? Tak? I co? I wszelka obietnica, która została wypowiedziana w Słowie, ma dla nas swoje tak w Jezusie Chrystusie. Ma. Czy to tylko martwa litera jest? Czy to może być rema, która w nas ożyje? Masz jakiś... Coś byś chciał robić. Masz jakąś wizję. O, ale nie mam kasy. Zostawiam to. Na dzień dobry. Odpuszczasz. To jest byle jakość w finansach. Dalej. Byle jakość w relacjach. Niedbałość o relacje. W ogóle niedbałość o drugiego człowieka. Taki egocentryzm duszy, wiecie. Duszy taki. Niedbałość. Byle jakoś tam. Coś tam sobie. Jakąś pańszczyznę odwalę. Dalej. Byle jakoś w modlitwie. Kurczę. Nie byłem 3 tygodnie na wstawieniu dzisiaj. To pójdę teraz tą w środę. Zagłuszę wyrzuty sumienia. Pójdę. Bo wypada. Tak długo jestem w kościele, to pójdę. Coraz bardziej jak się modlę w ogóle i przeżywam Boga, to rozumiem, że w modlitwie chodzi o jakość. O jakość. Jakość. Jakość tej modlitwy, jakość w ogóle podejścia, w ogóle jak ty to postrzegasz. Jak ty się do tego zabierasz. Jaką to ma wartość dla ciebie, jak to się później utożsamiasz, na ile wychodzisz z jakiegoś takiego strefy komfortu też swojej duszy, jak ty to w ogóle przeżywasz, stawiasz, no ryzykujesz w tym. Byle jakość w nauce i rozwoju osobistym. Dzisiaj się nie modliłem. Nie modliłem się dzisiaj, bo zaspałem, to tam sobie włączę takie kazanie, tam sobie włączę jakiegoś, tam to poszukam tylko czegoś na YouTubie. Czego posłuchasz? Czego posłuchasz? No nie wiem, tam coś będzie tam. Albo ten mi się trafi, albo ten mi się trafi tam. Mam takie podpowiedzi na YouTubie. No tak, algorytm YouTube'a podpowiada. Tam, gdzie szperasz, tam ci podpowiada, nie? I teraz takie, wiecie, fundamentalne pytania, nie? W czym chcesz wzrosnąć? W ogóle w co inwestujesz? I wiecie, ile ludzi przychodzi do mnie z takimi... Wiesz co, słuchałem tego i tego jakiegoś tam człowieka, a ja mówię, a ja nie wiem, kto to jest. Jak ty nie wiesz, kto to jest? Mówię, no nie, bo ja nie słucham wszystkiego. Tak jak kupowałem książki, a potem się modliłem, czy albo Duch Święty mnie inspirował, które mam w jakiej kolejności czytać. Nie ma przypadku, że ja tam sobie tego posłucham, później sobie bigos ugotuję generalnie. I przyjdę, powiem, czemu ja tak przestałem, wiesz, bo mi się wydaje jednak, że ta utracalność zbawienia to chyba jest. Czegoś słuchał? No wiesz... Tam, no ale on tak mądrze mówił wiele rzeczy, nie? I zobacz, w czym siedzisz teraz, nie? Utracalność zbawienia, powiadasz, tak? W czym chcesz wzrosnąć? A ludzie na akord. Ty nie słuchasz wieczorami nauczeń na YouTubie? Nie? Nie? Wolę się do żony pozalecać. Nie? Nie. Nieduchowy jestem, co? Nie słucham
przypadkowych rzeczy, nie koncentruję się na przypadkowych rzeczach. Ja wiem w ogóle, czego ja potrzebuję też i w czym chcę wzrastać. Jestem ukierunkowany, mam pewne plany, wiem, na czym mi też zależy. No właśnie, no to takie a propos tego jeszcze. To jest, bo ludzie mówią, o, coaching światowy. Ale ja czasami tak trochę ludzi pytam, nie? Mówię, jak się widzisz za 5 lat? Co? A za 10? Ale jak to masz to tak? Ja rozumiem, że to może być nieostre. Ale znowu? Co może przynieść nowy dzień, tak? Czy świadomie zarządzam? Czy jestem szafarzem? Czy mam na to wszystko plan? Czy mam koncepcję? Czy tylko zmieniają się, wiecie, kartki w kalendarzu? 22, 23, 24. Nieważne, jaki ten rok będzie. Zobaczymy. Możesz mieć wpływ na to, jaki on będzie. Jaki ty będziesz w tym roku. Byle jakoś, wiecie, w postawie, już nie chcę się na tym koncentrować, jakby w byciu w ogóle wzorem takim, nie? Czy człowiek dba o siebie, czy jest w ogóle spójny sam ze sobą, ze słowem w ogóle, czy jest konsekwentny, czy jest wyrazisty, czy jest jakiś, czy jakoś go można, nie wiem, określić, czy się wybija. I ostatnia rzecz taka, którą chcę powiedzieć a propos tej byle jakości, to jest taka, która mnie osobiście bardzo irytuje i bardzo jej nie lubię. To jest taka byle jakość w takiej systematyczności i w kontynuacji. Podejmę się czegoś, niby wezmę za to odpowiedzialność, ale 3 dni zawieje inny wiatr, chorągiewka się przestawi i już jest coś innego. Z taką lekkością Kościół porzucający rzeczy. A, wiesz, nie żyję wczorajszym namaszczeniem, nie żyję wczorajszym słowem. Och, mówię, bigos do kwadratu generalnie. To jest ważne. To jest ważne, żeby się w tym, kochani, oglądać. Na tym mi zależy, ale wiecie, kończąc już, wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Byle jakość wynika z tego, że człowiek nie jest blisko, nie przeżywa. No wiecie, to jakoś trzeba nazwać. No, jest blisko, okej, ja rozumiem doktrynę, jesteśmy zjednoczeni. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, na ile ty w ogóle koncentrujesz się na tym. Na ile to, ty to przeżywasz. Na ile rozważasz różne rzeczy. Na ile sobie tam nurkujesz. Jak spędzasz ten czas. Nie pytam o formę czy o schemat, tak? Tylko pytam o jakość, tak? A ja nie chcę, kochani, żebyśmy byli ani byle jacy, ani żebyśmy za byle jakością podążali za innymi bogami. Amen.